Dlaczego? Ale... I wracamy do naszej rozmowy. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Panie ministrze, skończyliśmy na tym, że pan bije się o głosy w Warszawie właśnie z Jakubem Banasiem. Bije się z Jakubem Banasiem. Miałem też trudne zadanie, albo raczej bym powiedział wątpliwą przyjemność uczestniczenia w debacie razem z Jakubem Banasiem, którego, bo tam była taka konwencja, że były też pytania wzajemne i zapytałem Jakuba Banasia o to, co jest moim przedmiotem działań w rządzie, czyli o sytuację osób niepełnosprawnych, co Konfederacja oferuje oraz jak zapatruje się na osoby z niepełnosprawnością w kontekście na przykład słynnych wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. Mhm. Nie zapatruje się, Janusz Korwin-Mikke już mówi i teraz inne rzeczy. Wiemy, że mówi inne i w związku z tym no, ja uznałem, że pan Jakub Banaś odleciał. Mówi na przykład, że państwa nie ma, państwo nie istnieje. To są jego hasła. No naprawdę przykro było słuchać i miało się takie poczucie, że to jest właśnie taka jakaś mrzonka człowieka, który przeczytał jedną książkę o wolnym rynku. Ale z drugiej strony, i to mnie o wiele bardziej martwiło, to była wypowiedź człowieka, który nosi w sercu gotowość do zemsty. Powiedział mi na przykład, wszyscy będziecie siedzieć, ja się o to postaram, wszyscy. Wszyscy, więc rozumiem, że ja też, nawet z moim psem, który leży tu grzecznie pod stołem. Panie ministrze, nawiązując w takim razie do tych słów, ale też do tych taśm, które dzisiaj ujrzały światło dzienne, kto się chce zemścić? Marian Banaś, mówiący w tych taśmach, że nie dopuści do koalicji Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja? Czy Donald Tusk, który wysyła Marka Chmaja na spotkanie z Banasiem? A być może to jest po prostu jedna wielka grupa i koalicja przyjaciół. Bo myślę, że obydwaj panowie mają swoje interesy. I pan Donald Tusk, i pan Marian Banaś. Zresztą tak to brzmiało, no to wyraźnie brzmiało na, że tak powiem, dopinanie umowy. I kampania wyborcza, cisza wyborcza już wieczorem, panie ministrze. Pan jako osoba znająca bardzo dobrze problemy osób z niepełnosprawnościami, podejrzewam, że ma tych kilka ważnych zadań do zrealizowania po 15 października. Jeżeli pan dostanie się do Sejmu, co będzie pana top 3 zadaniami? To jest niezmienne i wpisane w nasz program też. Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Kaczyński przyjął te moje propozycje. Po pierwsze ustawa o asystencji. Asystent osobisty dla wszystkich osób potrzebujących, niezależnie od tego, czy samorząd chce, czy nie chce, czy lubi nas, czy nie lubi. Teraz często jest tak, że samorządy, które nas nie lubią, nie biorą tych pieniędzy, które my dajemy z Funduszu Solidarnościowego. Półtora miliarda złotych, tak? Fundusz Solidarnościowy. Półtora miliarda złotych poszło na te usługi. Oczywiście zapotrzebowanie jest znacznie większe. Na przyszły rok właśnie zwiększyliśmy budżet prawie do 1 miliarda na samego asystenta plus opieka wytchnieniowa, która jest równie ważna, plus centra opiekuńczo-mieszkalne. I to jest ta druga ważna rzecz, którą chcemy zrobić. I trzecia? Czyli mieszkalnictwo wspomagane. A trzecia ważna rzecz, którą trzeba koniecznie też zrobić, to jest reforma wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przede wszystkim w taki sposób, żeby nie wszystkie pieniądze trafiały do pracodawców, ale część także pomagała pracownikowi w związku z tymi kosztami, które ponosi, będąc zaangażowanym, aktywnym na rynku pracy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, kandydat do Sejmu w wyborach 2023, okręg numer 19 i pozycja trzecia. Pozycja numer 3.
3. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. A już za chwilę o aferze z udziałem Mariana Banasia, Marka Chmaja, Konfederacji i Donalda Tuska. Tomasz Sakiewicz, komentarz na gorąco.